Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypsor i dzisiaj, no jak widzicie, znowu świąteczny sweterek, ponieważ jak i w Minecrafcie, tak i ja muszę mieć świąteczny sweterek. W końcu zbliżają się święta, a z okazji świąt mamy również dla was Chef Shopa. Zapraszam was bardzo serdecznie na Chef Shopa, ponieważ tam możecie zdobyć fajne produkty. Co prawda one nie są za bardzo świąteczne, ale to z tego powodu, że po prostu jest to już bardzo późno, że tak powiem, żeby wprowadzać świąteczne produkty, bo za chwilę się święta skończą, już trzeba było robić inne, więc te produkty po prostu są już te, które będą nawet po świętach. Więc zachęcam was bardzo do tego, żeby zakupić coś. Oczywiście link do sklepu macie w opisie. Tak samo jak w opisie macie link do mojego Instagrama czy też drugiego kanału, na którym codziennie publikuję materiały vlogowe. I dzisiaj wleciał odcinek, w którym zwiedzaliśmy opuszczony dom. Więc jeżeli chcesz zobaczyć, jak zwiedzam opuszczony dom, no to koniecznie wbij w opis i wejdź na mój drugi kanał Filip Szczypka, ponieważ tam już taki film na ciebie czeka. Więc zachęcam was bardzo serdecznie. I macie czas na zostawienie łapki w górę, dopóki nie zbije balona. Uwaga. Jesteście gotowi? 3, 2, 1. Tu mamy jakąś wykałaczkę, uwaga. Ale waleo, dobra. Słuchajcie, no, komu się udało, temu się udało. Mam nadzieję, że większości z was się oczywiście udało zostawić łapkę w górę. Balon został wybuchnięty, tak jak za niedługo zresztą będą wybuchane również na kanale vlogowym, jak już o tym mówię, ponieważ tam odcinek właśnie o balonach za niedługo, no, powinien się pojawić. A ja was witam oczywiście na Wariatkowie. Jesteśmy oczywiście przed moim Toast House'em. Podsumujmy, co się stało na poprzednim odcinku. Na poprzednim odcinku napisałem list miłosny dla Milki. Piękny list miłosny, nad którym, piękny to był taki, prawda, bardzo miłosny po prostu to był list. No i wiecie, jak wygląda sytuacja. No, bo wy się zastanawiacie pewnie, czy ja w końcu chcę być z Milki, czy nie chcę z nią być. No, ja sam, widzowie, szczerze mówiąc, nie wiem. No, bo sytuacja wygląda tak, że ona nie za bardzo pamięta, co się działo i tak dalej. Więc tak trochę dziwnie. Szczerze przyznam, ja za bardzo nie wiem, co mam o tym myśleć. Też nie wiem, czy w ogóle sobie przypomni sobie, co było wcześniej. Ja nie wiem, czy ja bym chciał z nią być w momencie, kiedy ona by miała nie pamiętać wszystkiego, co się między nami działo. Więc tak troszkę, no tak troszkę smutno. Dodatkowo jeszcze Dave coś tam do niej podrywa i tak dalej. No ja tak się czuję, tak że gdyby nie Dave, to bym tak w sumie, wiecie, chyba po prostu no tak nie napierał, ale tak, skoro on tam też zarywa, to czuję taką, no, troszkę konkurencję, nie będę ukrywać. Dlatego też powstała ta moja tajna baza, którą wam pokazywałem w poprzednim odcinku i mam nadzieję, że wam się podoba. Aż mam ochotę na ciastko, myślę, że zabiorę jedno ciastko, zaniosę Milki dzisiaj, bo chciałbym do niej pójść właśnie, do niej tam, do domku. No, porozmawiać z nią, zobaczymy, może czegoś się nowego dowiem o całej zaistniałej sytuacji. Chciałbym tutaj w końcu zacząć robić podki na niewidzialność i na różne takie rzeczy, bo czuję, że one mogą nam się za niedługo przydać, więc fajnie by było zacząć je jakoś, prawda, produkować, zacząć je tworzyć i tak dalej, i tak dalej. No i też przydałoby się wszystko do tego magazynu przenieść. Ja tutaj muszę w końcu to posegregować, żeby wiadomo było, co gdzie ma być i tak dalej, żeby te itemy można było tutaj wszystkie przynieść, żeby w końcu można było korzystać z tego magazynu, bo póki co on jest jeszcze cały pusty i taki jest smutny, a wydaje mi się, że to miejsce jest naprawdę, no nie wiem, jest to jeden z lepszych magazynów, jaki zbudowałem, przysięgam. Bardzo mi się podoba. Więc dobra, słuchajcie, nie przedłużając, pójdźmy po prostu do Milki. Mam dla niej ciastko, więc dam jej ciastko, prawda, na powitanie, bo wiem, że lubi, w końcu na plecach ma ciastko. Jej ulubiony tutaj chyba jedzenie w tym Minecrafcie to jest zresztą ciastko, więc... Więc trzeba, prawda, pójść do niej i z nią porozmawiać o całej sytuacji po prostu. Albo po prostu ją zabiorę gdzieś. Zabiorę ją, dam jej ciastko. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, uwaga, halo, halo. Puk, 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 witam bardzo serdecznie, to ja... Halo? Ej, co jest? Gdzie? Co się stało? Dlaczego Milki nie ma? Czy ona odeszła z Wariatkowa? Nie, mam nadzieję, że nie odeszła zaraz po moim liście. Nie. Czy ona zobaczyła ten list mój, który był tutaj na choince i widzowie, czy ona odeszła? Ja nie wiem. Co jest grane? Czy ona odeszła z Wariatkowa? Czy ona się właśnie wyprowadziła? Czekajcie, przejdę się po wszystkich budynkach, czy gdziekolwiek są jakieś jej może rzeczy. Może ona się gdzieś przyniosła po prostu. Może po prostu zmieniła mieszkanie, czy coś. Co jest grane? Czy ona mogła odejść z Wariatkowa? Idę po tych wszystkich domkach się przejść. Muszę ją znaleźć, muszę gdzieś ją znaleźć. Gdzieś musi być. Nie ma szans, żeby odeszła. No nie zrobiłaby tego. Ja napisałem list miłosny i ona by zaraz po liście miłosnym odeszła, to jest niemożliwe. Dobra, zwiedźmy ten dom. Czy tutaj w tym domku jest Milki? Halo? Pusto, nie ma, dobra, czyli tutaj jej nie ma. Ej, dobra, szukamy dalej. Gdzie ona może być? Ja proszę, żeby ona tylko nie odeszła. Czy ona będzie u kowala? Raczej wątpię, ale sprawdźmy to. Skoro już jestem obok kowala, to sprawdźmy. Itemy do naprawy, dobra, tu wejdźmy na górę, zobaczmy, czy tu są jakieś jej rzeczy. Skrzynki po prostu, jakieś inne skrzynki. W tych skrzynkach nic nie ma, więc chyba nie. A na dół, papaj, widziałeś, Milki, proszę, powiedz, że widziałeś. Nic tu nie ma, co to jest? Przedmioty dla Dave'a.
Aha, okej. Okay. Czyli nic nie ma dla Dave'a. Dobra, ale to czekajcie, czekajcie. W takim razie... Gdzie ona mogła pójść w takim razie? Bo za bardzo tego nie rozumiem i nie wiem, gdzie mogła pójść. Dobra, sprawdźmy ten domek w takim razie. Ja mam ja boję się, że ona odeszła. Boję się, że postanowiłaś... O, tu, ale to już tu chyba było dawno. Dobra, to nie, to raczej nie jest to. Nie, widzowie. Już się, nie wiem, już zaraz się popłaczę przecież. Jak tak może być? Czy ona odeszła na stałe? Nie wiem, gdzie jest, żadnej informacji, żadnej wiadomości. Czy to jest, a może to jest jakiś troll? O, może tu jest? Czy to jest jej pokój? Ale nie ma żadnych itemów, ona miała o wiele więcej rzeczy, to raczej nie jest tu. W ogóle jest to jakoś podpisane, czyje to jest? Nie ma nic. Nic, dobra, sprawdźmy ten dom, bo w stajni raczej by nie była, tam Mariuszek urzęduje. Dobra, sprawdźmy tutaj, tu jest pani Aldonka. Halo, pani Aldonko, czy tutaj jest gdzieś Milki? Skrzynki puste. Dobra, proszę tu, o może tu gdzieś na górze, halo Milki? Halo? Nie, no nie ma tu. Nie ma. Widzowie, co teraz? Nie ma Milki tutaj w tym domu. Nie no, tu, to co się dzieje? Gdzie ona poszła? Dlaczego ona się wyprowadziła z tamtego domku? Dlaczego odeszła? Bo ja mam wrażenie, że ona odeszła w ogóle na stałe. Skoro tak to wygląda, to raczej tutaj już nie wróci, bo... Chociaż zostawiłaby jakąś informację chyba, jakby odeszła. Nie no, nie wiem, co się dzieje. Dobra, wyszliśmy tu. Halo, czy tutaj ktoś jest? Wyjdźmy tu na górę. Halo, halo. Halo, halo. Czy tutaj? Halo. To nie ma nic. Nic, odeszła chyba, widzowie. Ej, nie, dobra, ja muszę porozstawiać tabliczki po całym wariatkowie w takim razie, że Milki zaginęła. Może została porwana, albo nie wiem, może... może, nie wiem, może się gdzieś zgubiła, ale dlaczego by zabrała wszystkie rzeczy od siebie z domku? To jest nienormalne. Może Davey coś zrobił. Ej, nie, mam nadzieję, że Davey nic nie zrobił. Ale dobra, to możecie mi napisać w komentarzach w sumie, co się z nią stało. Halo, czy tu jest Milki? Może tutaj mieszkasz teraz, co? Halo? Tu pokój, nic tutaj nie ma, tu są drzwi, co to są w ogóle za drzwi, najdziwniejsze drzwi. Tu jakiś kurczę z dziurami, ten, jak to się nazywa, balkon. Przejdźmy tu, czy tu, o, tu, o, tu, nie, tu pusto, wszędzie puste skrzynki. Co mnie, niby jest jakby wyremont, albo tu? Halo? Tutaj też nic? No dobra. Czyli w sumie, krótko mówiąc, nie ma jej. I nie wiem, gdzie mamy jej szukać nawet, szczerze mówiąc. Ej, dobra, idę, robię tabliczki w takim razie. Mam tutaj obok drewno od razu, skopię sobie, robię masę tabliczek i rozstawiamy tabliczki, że Milki zaginęła w takim razie. Bo nie wiem za bardzo, o co chodzi i dlaczego jej nie ma tutaj w domu. To jest dla mnie bardzo podejrzane. I ja nie ma szans, ja się dowiem, kto za tym stoi i dlaczego jej nie ma. Nie ma szans, nie odpuszczę. Weźmy, zbierzmy jeszcze jedno drewno. Może być to drzewo w sumie, dlaczego nie, to nie ma znaczenia. Zbieramy całe i robimy z tego masę, dosłownie masę, robimy z tego tych tabliczek. Okej, okay, mamy tabliczki, mamy 16, myślę, że nam wystarczy, może być na razie, to nam wystarczy, chociaż musimy to wszędzie rozstawić, więc uwaga, robimy tak. Postawmy, może postawmy, tutaj jest jeden domek tylko, więc może postawmy tak, żeby to na pewno ktoś zauważył. Myślę, że w centrum, bo tutaj mało kto chodzi. Tu możemy zostawić taką jedną tabliczkę, jakby ktoś szedł w tą stronę, że Milki zaginęła. Proszę o... Milki zaginęła. Albo po prostu Milki zaginęła, Milkt napisałem, co jest grane, dobra, w zasadzie tak coś czułem, że napisałem coś źle. Milki za... Może zróbmy to tak, o, skoro tylko tyle piszę, to zaginęła. O, może być? Może być, dobra. Dobra, postawmy kolejne na poczcie, jakby ktoś na pocztę szedł. Milki zaginęła. Dobra, i lecimy dalej. W takim razie postawmy tabliczkę jeszcze. Musimy na pewno postawić coś w białym domu. Na pewno trzeba coś tutaj postawić w tej willi wielkiej, bo tutaj jeszcze tak już prawie nikt z tego nie korzysta, ale jest ten budynek dalej, więc trzeba tutaj postawić w razie, gdyby ktoś tutaj przechodził. Więc postawmy tabliczkę tutaj. Milki zaginęła. Dobra. Dobra, tutaj. Przejdźmy dalej w takim razie. O nie, co tu robi Creeper? Co tu robi Creeper? Proszę odejść. Odejdź stąd! Dobra, pokonany. Uratowałem nasz dom, jestem bohaterem. Teraz pora znaleźć Milki, wtedy też będę bohaterem do potęgi. Dobra, zdajmy tutaj w takim razie tabliczkę też przed jej domem. Milki zaginęła. Dobra, i mam nadzieję, że teraz wszyscy już będą wiedzieć, że przed moim domem też daję. Wszędzie zostawiam tabliczki, że Milki zaginęła, żeby wszyscy wiedzieli, żeby ktoś, może ktoś ją widział, może nie do końca, może gdzieś u kogoś jest, nie wiem, dobra, Milki zaginęła. Dobra, tu, dajemy tekst, dam też tutaj na drzewo, Milki
Zróbmy tak. Milki zaginęła. O, nie zrobiłem z tego. Dobra, tu zaginęła. Dobra. I postawmy może jeszcze tutaj gdzieś. Mamy jeszcze sporo tych tabliczek, przydałoby się tego sporo dać. Milki zaginęła. Dobra. Super, jeszcze do szpitala to trzeba koniecznie pójść. Przecież w szpitalu ona była, to tam mogą coś wiedzieć. Dobra, idziemy w takim razie do szpitala zostawić co nieco tam, ponieważ no nie może tak być, że nie zostawię żadnej informacji o tym. Więc tutaj na jakiejś kurczę, tu, o, jak ktoś będzie wchodzić, na pewno będzie widział. Milki zaginęła. Dobra, mamy to i wydaje mi się, że jeszcze można by było, wiecie gdzie to dać? Myślę, że możemy to dać jeszcze tutaj gdzieś na drzewie. Milki zaginęła, okej, okay, super. I możemy, i myślę, że jeszcze jak damy w domku Bzykowi i Dave'owi, to żeby wszyscy wiedzieli na pewno, gdzie ona jest. Więc zróbmy tak, znaczy żeby wiedzieli, że zniknęła. Milki zaginęła. Dobra, robimy tak, Milki zaginęła, super fajnie. Znaczy nie fajnie właśnie, nie fajnie, że zaginęła, ale super fajnie, że daliśmy te informacje. Teraz dzięki temu czuję, że jest jakaś szansa na odnalezienie jej. I tutaj to samo. Milki zaginęła. Dobra, mamy to, mamy to. Myślę, że 7 tabliczek, jeszcze gdzieś się tutaj poprzechadzam i porozkładam te tabliczki. Myślę, że na pewno na tym słupie można by było dać. To jest, myślę, dobry pomysł, bo tutaj może ktoś często chcieć przechodzić na przykład, czy coś tego typu. Więc postawmy może tu. Milki zaginęła. Dobra, myślę, że jest wszystko okej. Okej, wiecie co, ja nawet nie wychodzę tam na górę, tam się nawet nie da. Więc zakończę może na tym pomoście, który tutaj pięknie zbudowałem. Zakończę tutaj odcinek, widzowie, za bardzo nie wiem, co mam powiedzieć, bo nie spodziewałem się tego, że pójdę do Milki chcieć z nią porozmawiać, a okaże się, że jej nie ma, że w ogóle zniknęły jej wszystkie rzeczy i totalnie jest pustka w jej pokoju i nie wiem, gdzie ona jest. Więc dajcie mi znać, jeżeli wiecie, gdzie mogę jej szukać, a ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się na kolejnym filmie już jutro. Pozdrawiam, cześć, pa, pa.